I witamy w piękny niedzielny, w piękne niedzielne przedpołudnie. Przedpołudnie, nie poranek już, no bo już to nie. Już... A my jesteśmy na tarasie, kochana. Tak, siedzimy sobie na tarasie teraz, pijemy kawkę, w zasadzie już wypiliśmy i cieszymy się chwilą, tak naprawdę. Ale nie chujemy. To o, my. Witamy, uszanowanko. Witamy, uszanowanko. No, także spędzamy sobie fajnie, leniwie niedzielę. W ogóle dzisiaj bardzo późno wstaliśmy, bo po 8:00 to dla nas to jest no, po prostu... masakra. Masakra. Ja do tej pory jest, kochani, no która jest? 12:00 jest, tak? O. A niby tak późno nie poszliśmy spać, nie? Bo około 23:00. No. A tak nam się dzisiaj dobrze spało no, jakoś. Jeszcze w ogóle nad, jakoś, nie wiem, około 5:00 rano się przebudziłam, uchyliłam okno i tak wiecie, taki przyjemny chłodek wpadał do domu, to się jeszcze lepiej no, spało. Jeszcze lepiej się spało, dotleniony no. Człowiek, ale my nie możemy tak długo spać, bo ja naprawdę do tej pory nie mogę dojść do siebie. No, bo to takie jest. Nie, wypiliśmy tu z mamą kawkę, przyzwyczajeni do takiego. Ciasteczkośmy zjedli, a mimo to... Tak, no człowiek nie jest przyzwyczajony no. do takiego dłuższego dokładnie, spania. Dokładnie. Jednak lepiej czujemy się, jak wstajemy, nie wiem, o 6:00 no, maksymalnie, no. To wtedy lepiej się funkcjonuje tak, później w ciągu dnia. Tak, tak, tak. I taka niedziela właśnie jest bardzo, bardzo, bardzo leniwa. Bardzo leniwa. Dzisiaj na obiadek mamy kotlety takie z kurczaka i ziemniaki. No i jakąś tam mizerię zrobimy. Także taki typowo niedzielny polski obiad, prawda? A i ogóreczki mamy. Mamy ogórki kiszone. Już są ukiszone faktycznie, no. Bo przegapiliśmy, chcieliśmy sobie pojeść takich, wiecie, małosolnych, ale nam nie udało się. Nie udało się. Ja jem z tego dużego, bo Danusia robiła ten, ty robiłaś ten duży, tak? Ten duży i, no. I ten mniejszy. To teraz jak pójdziemy na górę, czyli do siebie, całe 5 metrów, a może nawet tyle nie ma, to sobie zjem na spodeczek, sobie dam maluteńki i 4 ogóreczki. 4 ogóreczki, ojej. Opyka masz miło. One są fajne, bo są nie za duże i nie za tak. małe, nie? Takie, no, takie troszeczkę większe od korniszonów, ale tak. Mniejsze od takiego zwykłego ogórka. No, zgadza się. Także są bardzo smaczne i no. Właśnie tylko szkoda, że nie zdążyliśmy na małosolne. No, nie zdążyliśmy. Mimo, że ja próbowałem wcześniej, patrzyłem sobie, myślałem, a jeszcze dobra, niech się kiszą. Ale bardzo szybko nam się ukisiły. Bardzo, no. Ile? 3-4 dni? No, tak, za 4 dni chyba. Za 4 dni no. Ogórki gotowe. No, stały w ciepłym miejscu no. I tak jakoś szybko właśnie doszły. Ale ja i tak lubię. Tak, wiecie, ja lubię ogórki. Oprócz tych szklarnianych to wszystkie lubię. No. Ale powiem wam, że bardzo przyjemnie tak się siedzi. Jest naprawdę fajnie dzisiaj na dworzu. Nie ma upału, chociaż od jutra chyba znów upału się zaczną, więc będziemy się chować, a teraz korzystamy z tej pogody. Korzystamy, nabieramy sił, bo jutro będziemy mieli dużo pracy. Tutaj też na ogrodzie i w ogóle będziemy kosić, będziemy robić. I służbowej, i tutaj także no. Przy domu pełno jutro. I służbowej, i domowej, kurczę, no, się nazbiera. Od jutra się zacznie trochę, ale to nic, no dobrze, damy że radę. Są jakieś zajęcia, że człowiek ma co robić i... Bo bezczynność też męczy. Też. Nie? Jeszcze bardziej chyba mi się wydaje. No, także tak, tak się siedzi, taka taki zamulony jest no. Wtedy, nie? Jak się tak nic tak, nie robi. Tak. Ale dzisiaj taka niedziela właśnie będzie. Trochę taka leniwa, wypoczniemy sobie porządnie, a jutro ostro się bierzemy do pracy. Tak. Ale takich dni leniwych też jest potrzeba jak najbardziej. Powiedzcie, jak wam wakacje mijają. Nam, jak wiecie, wczoraj Juleczka pojechała do domu. Czekamy na nią w sierpniu. Mam nadzieję, że się uda jej przyjechać znów na jakiś czas. Bądź cicho, kukulek. No i co jeszcze? Chciałabym, żeby gdzieś tam nam jakiś wyjazd, chociaż króciutki, wypalił. Okay. To się jeszcze zobaczy. Póki co, jak wiecie, przed nami ostre wydatki związane z aparatami Kingi. W sensie z aparatem, bo tylko górny jest do zdjęcia. Ale mam mnóstwo zębów do leczenia. Ale już nie będziemy tutaj wam o chorobach mówić, bo faktycznie za dużo nie będziemy już was tym męczyć. Też już wiemy, że nie każdy lubi tyle o tym gadać, bo to jest nic przyjemnego. No, także korzystajcie, tak jak i my, z tych takich przyjemniejszych temperatur, bo znów ma być tak, gorąco, ładujcie upalnie. Właśnie akumulatory. Co to, grzmi? Nie, tu z osiedla samochód. Ty grzmisz. Ja się boję. Chyba ty grzmisz, Tomek. Nie, to nie ja zagrzmiałem, spokojnie. Ale nie, na początku myślałem, że to zagrzmiało. A to gdzieś taki gruby silnik, ktoś tam... Jakiś motor chyba, wydaje mi się. Tutaj daleko mechanik jest taki, wiesz, tutaj osiedlowy. Tak? No. A to może, no. To wszystko się zgadza. No. Ładujcie akumulatory, odpoczywajcie sobie, chociaż w niedzielę nie róbcie nic. Mamy takiego widza, kto w niedzielę idzie do pracy. Przepraszam. No, są.
No. A jak wy podchodzicie do tych, powiedzcie nam, spraw, jeśli chodzi o pracę w niedzielę, pracę sklepów, przede wszystkim tych spożywczych? Ja jestem przeciwna, nie wiem jak Tomek, ja jestem przeciwna temu, ja żeby w niedzielę były sklepy pootwierane. No, uważam, że to jest taki okres, gdzie taki czas, taki dzień, kiedy faktycznie można poświęcić go na spędzanie czasu w rodzinnym gronie, razem z najbliższymi. A jeśli chodzi o zakupy, no to przecież możemy sobie tak to wszystko rozplanować i pogodzić, że te zakupy możemy dużo wcześniej zrobić. W piątek, w sobotę, czy w inny dzień. Przecież z tym nie ma problemu. Sklepy są bardzo długoczynne, spożywcze i można wcześniej sobie to rozplanować. Także ja jestem przeciwna pracującym niedzielą. Uważam, że to jest po prostu czas odpoczynku. Oczywiście. Oczywiście, że tak. Wiecie, mimo że my to mówimy z perspektywy klienta, my nie bronimy tych ludzi, którzy będą pracować w niedzielę i już pracują w niedzielę, bo my mamy kogoś z rodziny tam. To od razu wyjaśniamy. Nie mamy. Nie mamy nikogo, kto by pracował w hipermarkecie. Tylko po prostu szczerze mówimy. Wiadomo, że dla każdego klienta, o fajnie, idę sobie w niedzielę. Ale trzeba pomyśleć, że ten klient nie myśli o tym, że przecież, kurczę, ten ktoś też ma rodzinę, nie? Też by chciał. A gdyby on był na jego miejscu, też by obstawał za tym, żeby niedziele chociaż były wolne. No bo jak? No, kiedy ma czas dla rodziny ma mieć? Ja tutaj też nie lubię takiego porównywania, że na przykład pielęgniarka czy lekarz, to oni pracują non-stop, nie? W święta, nie święta, niedzielę, nie niedzielę. Ale to nie można też tak, mi się wydaje, porównywać. Bo oni akurat wiedzą, na co się piszą, wiedzą, jak praca wygląda, jaka jest specyfikacja tej pracy i w ogóle. Także to już jest z góry założone, że oni będą pracować i w niedzielę, i w święta, tak? A tutaj, no, wydaje mi się, że można by to było tak pogodzić i zmienić, żeby jednak ludzie, którzy pracują w sklepach spożywczych, mieli taki jeden pewny dzień, że jest faktycznie, można go tak zaplanować, żeby był poświęcony tylko i wyłącznie dla rodziny, dla przyjemności i tak dalej. Naprawdę, zakupy można sobie zrobić wcześniej, no ale taka nasza chyba polska mentalność. Tak samo było, jak papież przyjeżdżał do Polski, ja wtedy mieszkałem w Krakowie z rodzicami, to była prohibicja na stacjach paliw, nigdzie nie można było kupić alkoholu. To znaczy był, ale był tak zasłonięty, to na pewno pamiętacie. Takim szarym papierem, no to przecież momentalnie ludzie, pierwszy artykuł pierwszej potrzeby, fajki i alkohol, nie? To ja tam miałem tak, że facet mnie zaczepił i to tam, gdzie ja mieszkałem, gdzie ci pokazywałem i chodziłem z psem po takiej łące, to mnie facet zaczepił, a to od dworca jest jakieś 800 metrów. No i mówi, potrzeba coś, mówi, ja mówię, ale o co chodzi? Mówi, papieroski są, mówi, alkohol jest, mówi, spirytus nawet sprzedajemy, pan pójdzie na taki i taki peron, mówi, i powie pan, że jest pan ode mnie, mówi, tam między przedziałami siedzi facet, mówi, i panu wszystko sprzeda, co potrzeba. Jeden dzień był papież. Zwróćcie uwagę, jak działa ludzka psychika. Jak jest coś zabronione oficjalnie, od razu powstaje podziemie. No gdzie ja będę szedł na dworzec między przedziałami i szukać jakiegoś faceta z torbami? I faktycznie był. No, był. Powiedziałem, że jestem od tego i poszedłem z czystej ciekawości. I faktycznie, facet siedział między przedziałami z torbami, ja mówię, że jestem od tego i od tego, a on mówił, co potrzeba? Ja mówię, no ma pan, mówię, na przykład piwko, a on do mnie mówi, ja mam wszystko. Piwko, wódkę, wino, spirytus, wszystko, co potrzeba. Z takimi podróżnymi wielkimi torbami wypełnionymi alkoholem. No. Także widzicie, to też do czego zmierzam, że taki handel na przykład w niedzielę, to zaraz by było, wiesz, jakby było zamknięte, to zaraz by się takie rzeczy mogły dziać. No, ale wiecie, ja jestem mimo wszystko za tym, żeby ktoś sobie odpoczął po prostu, nie? A nie bez przerwy 7 dni w tygodniu pracował na zmiany w hipermarkecie, nie? Przecież te zakupy można sobie zrobić dużo wcześniej. Można sobie w piątek zrobić, można w sobotę, można po trochu zorganizować. I myślę, że aby weszła taka ustawa, to wszyscy by się na początku denerwowali, ale później, wiecie, później by się człowiek tak zorganizował, że robiłby sobie stopniowo, tak jak Danusia powiedziała, stopniowo zakupy, codziennie po trochu, to robiłby sobie listy i przecież to można wszystko załatwić. Są zawody, które no niestety nie da się w ten sposób. No nie da się, nie da się. Trzeba jednak być w pracy i w niedzielę i w takie dni jakieś i służby mundurowe i tak. Wszystkie no to czuwają. Wiadomo, no. Ale no, w hipermarketach, uważam, tam gdzie można, no to faktycznie. Drogerie tak samo pracują w niedzielę. Także pieski robią dzień. O, pieski robią dzień. My za tym też jesteśmy. Bo każdy by chciał mieć trochę kukulek wolnego miejsca, a kukulek robi sobie dym. No.
ogóle to jest myślę, że może to przejdzie i ludzie się będą cieszyć, że mają wolne. No, tak, też tak uważam. No. No, kukulek robi dym oczywiście, bo ktoś tam u sąsiadów się poruszył, to już wiecie, to już Kuki musi pokazać, że on tutaj rządzi, że tutaj nikt nie ma prawa w pobliżu się pokazywać. No ale cóż poradzić, taki ma charakter bojowy, nastawiony, od małego jest taki bojowo nastawiony do wszystkiego. Od początku był taki skubaniec? Kuki się na żartach w ogóle nie znał. Wszystko nie zna na poważnie. Tak, nie? Wszystko na poważnie. Jak ja na przykład coś mioszce rzucę, to kukulek robi i leci. Ja mówię, no, nie umie się bawić. No, faktycznie, wszystko tak, na poważnie. Nawet wiecie, tutaj po sąsiedzku mieszka też taki piesek, bardzo taki też bojowy. Jeszcze nie wiem, czy nie bardziej od Kukiego. I jak tamten zaczyna szczekać, Kuki dobiega do płotu, też zaczyna szczekać. Tam jest po prostu dym jeden wielki i takie kłęby kurzu się tylko wokół pojawiają, bo obydwa psy tam, wiecie, kopią nogami i tak dalej. Tak, przy tych tujach. Tak, przy tujach sąsiada. Przy tujach sąsiada. A Joszka podejdzie, tam podbiegnie, podejdzie i stoi i patrzy, co się dzieje, obserwuje. Tak, jest ciekawe. Co za buraki sobie. Dokładnie, bo byliśmy, wiecie, tutaj jeszcze z nami mama siedziała i piliśmy sobie kawkę, jedliśmy właśnie te ciasteczka i właśnie się zaczął ten dym. No. No, ja mówię do Danusia, mówię, zobacz, mówię, Jolusia stoi i się patrzy tak. Mm-hmm. Przygląda się. No pieski na nią w ogóle nie szczekają, a tamten robił dym. No. Cały i tu mamy kurzu od tego piachu, bo tam jest pod tujami piach. No, akurat tam jest piach. I tam akurat jest też słońce, to wiecie, to jest suchy ten wysuszone piach. Wysuszone wszystko, dokładnie. No. Ojejku, no i tak. No mów. No, także życzymy Wam też fajnej, przyjemnej niedzieli. Tak. My idziemy sobie teraz troszkę pewnie do góry. Tak. Jeszcze chwilkę posiedzimy, pójdziemy do góry, bo tam trzeba przygotować wszystko do obiadu. Tym bardziej, że już godzina jest, nie wiem, która. Kurczę, 12:16. No to trzeba się brać za przyrządzenie wszystkiego. Nie musimy jeszcze wstawiać, bo też ten obiad późno jedliśmy dzisiaj. Jutro wstajemy o 6. Jaki obiad? Śniadanie jedliśmy dzisiaj. A obiadek trochę później dzisiaj będzie, no także idziemy do góry za chwilkę. Życzymy fajnej, przyjemnej, miłej niedzieli i dobrego startu w nowy tydzień. Ale widzimy się jeszcze oczywiście później. Tak, oczywiście, że tak. To jeszcze nie jest do widzenia nasze. I wracamy do Was późnym popołudniem, bardzo, bardzo późnym popołudniem. Tak. Zjedliśmy obiadek i leniuchujemy naprawdę dzisiaj tak na maksa. Jutro już tak nie będziemy leniuchować. Każdy dzisiaj na kanapie, z telefonem, ale tak, jutro już nie. Od jutra już zasuwamy ostro. Mm. Jak Wam mija dzisiejsza niedziela, dajcie znać, a my chcemy Wam coś tajemniczego pokazać. Coś tajemniczego. Tajemniczego. Bardzo będzie tajemnicze. Niespodzianka, a mianowicie odrosną mi włosy. No, kochani, kiedy żeście wspominali tutaj w komentarzach, że, bo ja właściwie zacząłem temat, że miałem długie włosy. No miałem to, nie ściemniam, bo ja ściemniać nie lubię, bo kłamstwo ma krótkie nogi. Tak jest. To Wam pokażemy teraz zdjęcia, jak byliśmy w Krakowie, to sobie Danusia porobiła z rodzinnego albumu. Tak, miałem długie włosy, to był początek lat 90. No. Ale zaraz fajnie, zobaczycie, cieszę się bardzo, bo... 92, 93. Ja uważam, podobno jestem jedną z nielicznych osób, które uważają, że Tomek bardzo się zmieniał. Inaczej wyglądał jako dziecko, inaczej później jako młodzieniec, no i inaczej teraz. Teraz to też inaczej ze względu na swoją chorobę, na to, że przyjmował różnego rodzaju leki i w ogóle. Ale chcemy wam właśnie pokazać, jak Tomek wyglądał w tych długich włosach. Także uwaga, uwaga. I proszę bardzo, pierwsze zdjęcie. Jaki młodziutki. Tak. Ile tu miałeś lat około? No, 19. Z 19, no. Także taki Tomuś. 19 lat tutaj miałem. Mhm. Tu miałem już takie trochę dłuższe, nie do ramion, tylko trochę dłuższe. Mhm. O, tutaj proszę bardzo, drugie. No. To z paszportu? To z paszportu. Tutaj miałem, no, wyrabiałem sobie paszport, bo miałem wyjechać wtedy do zagranicy z moim kuzynem do pracy. No i paszport był potrzebny w tamtych czasach. No to wtedy zapuszczałem, no to miałem takie do ramion, jak widzicie, włoski. Mhm. No i tutaj w spiętych włosach. Tak. To był ten sam czas, bo to jest zdjęcie akurat z książeczki wojskowej, nie? Jak są tutaj takie pieczęcie i tutaj jest
że to z książeczki wojskowej, to kazali mi akurat spiąć. Mhm. A co ciekawe, do paszportu mi nie kazali. Przyszłem w spiętych włosach, a pani powiedziała, że jak do paszportu, to muszę włosy rozpiąć. No i rozpiąłem, ale no tak, no to wtedy miałem 18 lat. Mhm. No to jeszcze przed 92 rokiem, to jeszcze wcześniej już zacząłem zapuszczać. No to było 5 lat, 1 miesiąc. No. I zobaczcie, tutaj Tomuś taki malutki, no, 81 rok w Sopocie. Moja siostra podobne zdjęcie miała. Mhm. O, jakie jasne włosy w ogóle miałeś, nie? Tak, jasne włosy miałem, to był 81. Mhm. To tak właśnie jak zapuszczałem tam, co widzicie na paszporcie, no to miałem taki ciemny blond, mhm. ciemny blond. A później im dłużej zapuszczałem, to no miałem blond, to ci mówiłem. Mhm. Byłem blondyna. Także dajcie znać, jak wam się Tomek podobał w dłuższych włosach. No, obietnicę żeśmy spełnili. No. A wiecie, wtedy akurat to były tak piękne czasy. Mhm. 89, 90 mhm. i 92 to mi tak najbardziej utkwił w pamięci. To były piękne czasy, fajni ludzie, życie takie beztroskie. Mhm. Człowiek się niczym nie przejmował i ludzie byli inni. Nikt się tam o nic nie czepiał, nikt nie patrzył, jakim ja samochodem jeżdżę, ile mam na koncie. Zapraszało się kolegów, dziewczyny na ognisko, każdy gdzieś tam przytulił dziewczynę, a dzisiaj, kurczę, zaraz molestowanie, raz bym był oskarżony. Nie było czegoś takiego. No i grillów nie było, były tylko ogniska, nie? No ogniska, tak. No, to żeśmy się uważali, tam z kolegą żeśmy uważali, żeby sobie włosów właśnie nie spalić, bo wtedy już nam rosły włosy, zapuszczaliśmy. No, tak dokładnie nie pamiętam, bo... No tak gdzieś zacząłem w 90 roku, 89, 90, później pracowałem w krakowskich zakładach armatur, to już mi włosy rosły, tak, to tak początek lat 90. Mhm. No. No i było wtedy bardzo, bardzo fajnie. A raz uciekałem przed skinheadami. Ojejku. No, szliśmy z kolegą i przez rynek, ulicą Szewską później. No i akurat ulica Szewska i Planty, nie? Mhm, to no. Kojarzę, tak? No, bo byłam, no, widziałam. No. I patrzymy, a tam skini idą. Mhm. Nas dwóch, a ich ze sześciu i każdy z Dobermanem, nie? Mhm. Bo to oni wtedy mieli, wiesz, to taka subkultura była, nie? Mhm. Ja byłem metalem, bo miałem długie włosy i słuchałem metalu, a oni akurat byli skinheadami. Kurczę, jak żeśmy uciekali, to... Ale to skinheadzi co? To było... Psy Dobermany były z nimi właśnie kojarzone, tak? No, że Dobermany albo wilki. Oni, mhm. wiesz, chcieli być... Oni się robili... To głupota była, bo, mhm. bo oni bardziej trzymali stronę Niemców, nie? Mhm. Wiesz, rasa panów, nie? No. Ja też miałam Dobermana. Dlatego to, co wam opowiadałem, ja się pytałem wtedy dziadka właśnie. Mówię, dziadek, bo jeszcze mój dziadek wtedy żył. I mówię, że właśnie w trakcie II wojny światowej, jakby tak było, że Polak wygolony na łyso, młody, tak robi i w ogóle podchodzi do Niemców, to dziadek mówi, że po pierwsze, mówi, to by tak nie było, bo jakby zobaczył Polaka w ogóle żywego, to by go zastrzelił. Mhm. A mówi, gdyby tak Polak zrobił, to po pierwsze pomyślałby, że uciekł ze Oświęcimia, wygolony na łyso. I właśnie się dziadka pytałem, żadnego aresztowania, żadnych wyjaśnień. Dziadek tylko uśmiechnął. Mówi, na moich oczach normalnie. Żyda jak spotkał na ulicy SS, że jest żywy i Polaka, to od razu zastrzelił. Nieważne, czy halt, czy nie halt, od razu go pff. No, stąd teraz właśnie, jak człowiek lat nabrał, to tak sobie pomyślał, że strasznie głupie to było, nie, ci skinheadzi. Przecież to, kurde, nie zdają sobie sprawy, że jakby Hitler wygrał wojnę, to by ich nie było w ogóle. No. Ale takie były ugrupowania, były punki, metale, skinheadzi. No, mój kolega był punkiem, to się tak na niego ludzie oglądali. Wiesz, w tamtych czasach to było tak, że faktycznie milicja mogła cię złapać i mój ojciec mi tak zawsze mówił, obetną ci te włosy, mówi, będzie jechała suka, to cię do suki złapią, mówi, obetną ci włosy. Ja się bałem się, chowałem się, jak widziałem, że jedzie Nyska, jedzie milicja, to się chowałem, no, bałem się tego strasznie. Chociaż nigdy mi się to nie przytrafiło, ale no. No ale to były takie, wiecie, wspominki takie. No, a teraz włosów nie ma. Ale fajnie, naprawdę było fajnie. Wiem, że ten świat, ja mam duży sentyment do tamtych czasów, bo bardzo tęsknię za tymi czasami, za tymi ludźmi. Mhm. Że to było zupełnie co innego, no, niż teraz. Teraz ludzie jak automaty, bij, zabij o wszystko.
to się jemu drugiemu nie podoba, to się tamto nie podoba. A dawniej tak nie było. Przynajmniej wiecie, w moim kręgu, bo ktoś może mnie słuchać w tej chwili naszego materiału i powie, co ty gadasz za bzdury, tak samo było. Być może, że tak było tak samo, ale w tym kręgu, w którym ja się obracałem, ludzi znajomych, starszych, młodszych, to tak nie było. Nie szło się tak. Na ognisko, fajnie, zabawa była. Nie było tak, bo przede wszystkim, ja też pamiętam jakieś tam, tylko że ja byłam mała, prawda? I wiecie, co nie było takiej swobody młodzieży jak dziś? Pamiętam, jak rodzice spotykali się z sąsiadami właśnie. Były te spotkania praktycznie co tydzień, nie? No. Bo każdy pracował przez cały tydzień, a weekendy były po to, żeby właśnie można było się spotkać, posiedzieć do nie wiem, do późnych godzin nocnych, pogadać i w ogóle. Także takie czasy bardzo dobrze pamiętam. Co prawda byłam wtedy mała, ale były te spotkania zdecydowanie, czy rodzinne, rodzinne spotkania były. Rodzeństwo się spotykało całymi rodzinami. W tej chwili tego nie ma właśnie. Raczej tylko taka tutaj najbliższa rodzina, a już na przykład rodzeństwo takie, czy kuzynostwo, to już w ogóle się nie spotyka. Ja robiłem materiał, nie? No. Z kuzynką się spotkałem, jak ja jej powiedziałem, Moniczko, chyba ze 30 lat żeśmy się nie widzieli. Ona mówi, więcej, ostatni raz gdzieś tam zapamiętała sobie, że mieliśmy po 14 lat. No to no więcej, i pewnie teraz więcej. Znów kolejne 30 lat minie, zanim się spotkacie. O, właśnie jak wychodziłem od mojej kuzynki, wiem, że Moniczka mnie czasami ogląda. Moniczko, musimy zmienić tę tendencję. Musimy ją zmienić, nie możemy się spotkać za 30 lat. No, no ale każdy zabiegany, każdy ma swoje życie, swoje ale świat zajęcia. Się zmienił i dlatego... też, wiesz. No, świat się zmienił. Też globalna sobie sieć nie dużo daje. Tak, to nam zabiera mnóstwo czasu tak naprawdę, no nie? Niestety. Większość życia nam zabiera, myślę, właśnie globalna sieć i w ogóle siedzimy w smartfonach, z nosami w smartfonach siedzimy cały czas i też w sieci. Przez to się nie spotykamy z ludźmi i każdy jest właśnie taki bardziej obojętny i no nie ma takich spotkań nie jak ma, kiedyś. Nie ma. Kiedyś pamiętam, jak jeździłam z rodzicami na biwaki. W tej chwili też tego nie ma. Są ludzie, którzy lubią biwaki do tej pory, jeżdżą sobie pod namioty gdzieś tam, całymi rodzinami nawet pewnie, ale w tej chwili tak tutaj u nas nie ma czegoś takiego już. A kiedyś tak, pamiętam, jak też byłam mała oczywiście, rodzice zabierali mnie, moją siostrę, siostra mojej mamy, brat mojego taty i wszyscy jeździliśmy wspólnie na biwaki. Pamiętam, każdy miał swój wielki, taki ciężki namiot i były ogniska, były jakieś tam obiady ze słoików, jakieś mielonki. No tak, namiot, tropik, śledzie. Z puszki, no właśnie, no. To pamiętam, chociaż ja za bardzo nie lubiłam. Tak jakoś słabo mi się to wszystko kojarzy. Ja nie, ja nie lubiłam. Do momentu, aż nas woda zalała. Bo wiecie, raz żeśmy się uparli z chłopakami i jeszcze wtedy nie miałem długich włosów, to jeszcze wcześniej, że będziemy spać pod namiotami. Rodzice się zgodzili, bo wiedzieli gdzie, w ogrodzie u takiego Dominika, on miał duży ogród, to ten Dominik, co ci opowiadałem, co jego tata miał krowy, nie? Wypasał na łące. No. Mieli ogromny ogród i tam mieliśmy spać. Ale któregoś razu rozłożyliśmy tak namiot, że tropik przylegał do namiotu. A śledzie nie wbiliśmy tak dobrze, jak trzeba było i to tak przylegało do namiotu. Spadł mały deszcz i pływaliśmy w środku. I od tego momentu powiedziałem, o nie. I później susz namiot, wykręcaj. Każdy tam miał śpiwór zalany. Już powiedziałem, że nie. I zrezygnowałem. No, ale faktycznie, wiecie, mam sentyment, bo faktycznie ludzie się odwiedzali. Nawet było tak, że ja w Krakowie mieszkałem w takiej dzielnicy, gdzie były domy jednorodzinne, tak jak tutaj, teraz u nas. To nawet się nikt nie śmiał anonsować, tak jak teraz, nie? Że się dzwoni, czy możemy przyjść. Tylko po prostu sąsiad przychodził do sąsiada i często nawet nie pukał. Drzwi zawsze były otwarte. Tak. Na noc się, pamiętam, tylko zamykało, a w ciągu dnia drzwi były otwarte do domu i sąsiad wchodził po prostu, tak, cześć, tak było, co tam u was, cześć tam Franiu, nie, Staszku, siadaj, no a co u nas, no syn chory, takie daję przykłady, tak gadali, jak ja słyszałem tego. I później ja tak samo robiłem. Jak przyszedłem do kolegi, to nie tak, że dzwoniłem, słuchaj, mogę przyjść, tak jak dzisiaj się ludzie umawiają i często czasami członkowie rodziny tak robią. Czy mogą przyjść, to dzwonią najpierw. Tak, najpierw każdy się zapowiada, czy może, nie? Jak do firmy, nie? Czy będzie wtedy i wtedy, o tej godzinie, tak, no. Czasy się bardzo zmieniły. A kiedyś tak nie było, no. Kiedyś tak jak mówię. Ale nie było globalnej sieci. Sąsiedzi się spotykali, a sąsiedzi w tej chwili nie. Nie. Ludzie mieszkają w bloku, ja później zacząłem mieszkać w bloku. Wyprowadziliśmy się z domu naszego, poszliśmy do bloku. To powiem wam, że mieszkać w bloku 20 lat i ludzie się nie znają.
dzień dobry, dzień dobry. Mhm. A czasami nawet i to nie, bo nie wiadomo, kto to jest, nie? No tak. Nie znają się w ogóle, przechodzą obok siebie. To też jest takie właśnie. No. Ja kiedyś robiłem taki materiał, czy globalna sieć nie oddala ludzi od siebie. No, to już teraz jest oczywiste, że oddala i to bardzo. Oddala. Na przestrzeni lat oddala, tylko można by było to połączyć, bo to się da połączyć. Globalna sieć daje mnóstwo możliwości, nieocenionych możliwości, ale jakby się ludzie chcieli spotykać, tak fajnie posiedzieć, to by mogli. A już najgorsze, jak ta globalna sieć oddala małżeństwa, oddala takie... No to katastrofa, jak już dwójka ludzi nie ma o czym rozmawiać. To... Rodziny, które wspólnie żyją w jednym domu, no nie? I to jest najgorsze, że wtedy... Te osoby ze sobą nie rozmawiają praktycznie w ogóle, tylko każdy z nosem w telefonie, w smartfonie, w tablecie. No to wiadomo, jak to się może skończyć. No, także to jest najgorsze w tym wszystkim, nie? I to popatrz, zataczamy koło w naszych takich pogawędkach vlogowych, bo ty wspominałaś, że też znałaś kogoś, gdzie rodzice się nie interesowali młodym człowiekiem. Mhm. Ciągle pracowali, zaganiani. Później podejrzewam, że w domu też cisza, nie rozmawiali, nie pytali się, jak on się czuje, czy ma jakieś zmartwienia, jakieś kłopoty, tylko nos w telefon. No i dziecko popełniło samobójstwo, nie? To jest ciężkie bardzo, ciężkie. Współczuję bardzo tym rodzicom. Nie wyobrażam sobie, żeby nie poświęcać dziecku uwagi, nie? Żeby się nie interesować tym dzieckiem. Nie. Masz komputer, masz tutaj telefon, najnowszy w ogóle jakiś na rynku. I sobie siedź, zajmij się sobą, a na urodziny ja jestem zajęta. Masz komputer, graj sobie w gry. Tak. No nie. Tak nie róbcie, kochani. Jeśli macie nawet takie doświadczenia, to je zmieńcie. Wiadomo, że praca pracą jest potrzebna, pieniądze są potrzebne oczywiście do życia, ale to wszystko trzeba tak rozgraniczyć, żeby mieć czas dla rodziny. To jest najważniejsze. Mhm. Rodzina. Po prostu nie ma nic cenniejszego w życiu, jak rodzina. No. Dawniej nie było telefonów, widzicie. Każdy z nas to pamięta. Nie było telefonów komórkowych, a matka się nie martwiła. Mnie mama puszczała, ja jechałem z centrum Krakowa, tam gdzie żeśmy mieszkali, na obrzeża Krakowa, jeździłem do babci i pisałem kartkę, że... Bo było tak, w piątek rzucałem tornister, ściągałem mundurek, bo jak ja chodziłem do podstawówki, jeszcze były mundurki, i pisałem kartkę. Tornister Bóg gdzieś tam, mamo, jadę do babci, zostanę do niedzieli. I mama wiedziała, a mój tata oczywiście później już dojeżdżał do swojej matki, no to sprawdził, czy jestem. Ale to nie tak, że sprawdził za 2 godziny, tylko przyjechał w niedzielę albo w sobotę. I się jakoś nie bali. A teraz mają aplikacje śledzące, gdzie dziecko jest, a dalej się martwią. Mhm. Też się czasy bardzo, bardzo zmieniły. Tak, ja też pamiętam, jak właśnie tutaj z sąsiadami, bo było kilka osób takich, może nie akurat w moim wieku, trochę ciutkę starszych, a wiadomo, jak to jest z dzieciakami. Jak już jest różnica 4 czy więcej lat, to już jest duża przepaść między dziećmi, nie? Że te starsze przeważnie tam gdzieś odpychają te młodsze i no jest niezgoda, ale mimo wszystko też brałam udział w takich zabawach tutaj osiedlowych ze starszą młodzieżą, można powiedzieć. Siostra jest ode mnie 6 lat starsza, także ona mnie tam zawsze gdzieś tam odpychała i kazała mi się gdzieś tam odsunąć, bo ona chciała ze swoimi znajomymi spędzać czas, a ja zawsze przeszkadzałam, wiadomo, młodsze rodzeństwo to zawsze psociło i przeszkadzało. Ale mimo wszystko też braliśmy udział w zabawach jakichś tam osiedlowych, podchody, nie podchody, także to pamiętam. No dzisiaj wystarczy zobaczyć przejście na osiedle. Mhm. Niezależnie w jakim mieście, czy to jest ogromne miasto jak Kraków, czy nasze Lipno, nie? Tak. Czy place zabaw są pełne dzieci? Nie. No nie. A wtedy było mnóstwo dzieci. Wszyscy żeśmy siedzieli na trzepakach, na takich oponach, które były wkopane w ziemię, na huśtawkach. Później ta starsza młodzież, tak jak mówisz, ja też miałem taki przypadek, że byłem niby taką starszą młodzieżą, to się tam papieroski gdzieś podpalało, ale nie było takiej swobody. Dawniej jak młody chłopak miał ze 17 lat i palił papierosy, to ja pamiętam, że my z kolegą chodziliśmy do Lasu Borkowskiego. Ci, co z Krakowa, to będą znać Las Borkowski. I to kawałek drogi. No, bo tam z Kobierzyńskiej do Lasu Borkowskiego to był kawałek, ze 2 kilometry od kapelanki. I tak żeśmy szli aż do Lasu Borkowskiego przez Ławiewniki i tam, żeby sobie papieroska po cichutku na spółkę jednego zapalić. A dzisiaj młodzież o wiele młodsza oficjalnie idzie i nie było tak. No, to też kwestia, nie? Wychowania, zwracania uwagi. Także to wraca jak bumerang. Czasy się zmieniły, ale niestety na złe, moim zdaniem. Na złe. Tak, nie generalizuję tutaj, ale na złe. Bo było zupełnie inaczej. Mnie tamte czasy bardzo cieszyły, wiesz? Mhm. No fajnie, przyszedł sąsiad, przyszedł kolega, nie? Chwytał za klamkę, wchodził do domu.
Nikt no nie tak. dzwonił. No wiadomo, nie było domofonów. Owszem, to ktoś może powiedzieć, Tomek, ale w tamtych czasach domofonów nie było. No nie było, no. Nie było domofonów, ale nawet jak były, to dzwonił i schodź na dół i idziemy na boisko, nie? No, a teraz te place zabaw są puściusieńkie, nie ma nikogo. Dlaczego? Bo wszyscy siedzą w sieci. No niestety. No. Dobrze, myślę, że już na tym zakończymy dzisiaj. Tak, zakończymy. Takie, wiecie, nasze wspominki. No. Mhm. Nasze wspominki. Fajnie, fajnie tak czasami sobie właśnie powspominać. Dziękujemy, kochani, jak zwykle bardzo, bardzo za Waszą obecność, za to, że oglądacie, za wszystkie Wasze przemiłe komentarze. Serdecznie Was ściskamy, pozdrawiamy, życzymy, tak jak już wcześniej mówiłam, dobrego startu w nowy tydzień, żeby był udany, niezbyt upalny. No i żebyście tam wszystkie swoje plany, marzenia realizowali. Udanych wakacji, ten kto wyjeżdża, ten kto jest na wczasach może. Także wszystkiego dobrego dla Was, kochani nasi, dziękujemy. I bezpiecznych wakacji, przypominam, bezpiecznych wakacji. A i w komentarzach napiszcie nam Wasze wspomnienia z młodych lat. Jak je wspominacie, bo być może mieliście, obracali się w takim samym kręgu jak i my i macie te same wspomnienia. To miło by było poczytać. Tak. Więc piszcie. Tak jest. Dziękujemy za uwagę. Cześć. Cześć, kochani. Pa. Cześć. I cyk.